Nazywam się Janusz Kochanowski. Pracowałem w Fastach od 60. od 70. roku do 99. Znalazłem się tam. Mama pracowała w Fastach i powiedziała, że organizowany jest kurs mistrzów tkackich. A poszedłem na ten kurs, przyjęto mnie. Kurs trwał rok. Po kursie nie od razu zostałem mistrzem, bo to no, była selekcja, wybieranie. Starałem się i po 2 latach zostałem na tkaninie kolorowej mistrzem. Moja praca polegała na pilnowaniu procesu technologicznego. Ale z początki to sam reperowałem maszyny. Potem jak zwiększali obsługę, to miałem 2 pomocników, więcej krosien, 2 pomocników, potem jeszcze więcej krosien, 4 mechaników. Na czym polegał ten proces technologiczny, proszę powiedzieć? Przychodziła Bela. To był przeważnie rosyjska bawełna albo z Torunia zelany. To się wrzucało na trzepak, tak zwana maszyna trzepak. Rozbijało się tą belę, tam w środku różne urządzenia rozbijały, to rozgrabiały. No i z tyłu wychodziła, przepraszam, wstęga taka szeroka i ona się coraz bardziej zmężała. I z tej wstęgi potem kolejno, już przewiję, nie pamiętam, aż dochodziło do snowadła. To w każdym bądź razie ta nitka była coraz bardziej cięższa. Dochodziło do snowadła. Snowadła to były takie wały, na których osnowy służyły do, no, tkaniny śrubowej. A część tych wałów szła na klejarkę. Klejarka, taka maszyna, gdzie tam jakiś procent kleju, żeby ta osnowa się nie, no żeby te nitki były bardziej wytrzymałe. I część tkanin, osnowy były z klejarki, a część od razu szły ze snowadła. To jest osnowa, a cewiarki? A cewiarki to robiły wątek. Też to takie kopki, duże takie kopki te, i z tych dużych kopiek robiło się cewki na plastikowe, takie szpulki się, szpulki plastikowe, szpulki się nawijało i to była taka pani, która rozwoziła te cewki, brała przy każdym krośnie stał taki kosz, jak czterokolorowa tkanina to 4 kolory, jak zobaczyła ta pani, że pusta, to tkaczka wystawiała na bok, trochę wysuwała. Przyjeżdżała pani, która zabierała ten kosz i przywoziła pełny. Te 4 kolory, które były potrzebne. Z początku, jak te krosna były, nie były zdewastowane, bo cały czas produkcja szła. Był automat, że nitka się kończyła w tym czułenku, to automatycznie druga się nabijała cewka. Ale to potem, jak zaszedłem, to dbałem, automaty wszystkie musiały działać. Ale potem z czasem to zanikało. Tkaczka sama musiała wyjmować tą cewkę, drugą nakładać i... Trzeba dopilnować? Prawidłowości tkaniny, parametrów tkaniny, szerokości, gęstości, czy błędów nie ma tkackich, bo nawet postpoliszcze błędy tkackie były, jakieś tam zrywy, niedociągnięcia, zaciągi i to trzeba było likwidować. I potem na brakarnię, brakarki, jak było dobrze, patrzę, idzie brakarka po mnie. Aha, to już któraś błędów narobiła na tkaninie. Proszę przyjść zobaczyć. No i idę. Jak na ścięcie. Proszę zobaczyć. To. Idę pod tkaczkę, wołam ją. Chodź dziewczyna, zobacz, coś ty narobiła. Idzie, ona czasami popłacze się tam. Jak dużo błędów, to miała stratę, no bo każdy błąd to ileś tam kosztował. No i tak podpisywałem, że widziałem. I uciekaliśmy prędzej z tej brakarni. Czyli to jest tak, te materiały schodziły, ten wytkany materiał schodził z krosien. Tak. I to od razu, jak to szło do problemu? Byli wózkarze, które to na wózki zawozili na brakarnię. I tam już były te ekrany olbrzymie, podświetlane. Siedziała pracownica i naciskała nogą i to się przesuwało. I widziała tu błąd i wszystko zaznaczała. Czym więcej błędów, tym kobieta mniej zarobiła. Te tkaniny były klasyfikowane? Tak. Na brakarni tam, tak? Tak, i jakie były klasy? I czym one pierwszy się... gatunek, drugi gatunek i... Ojej. Najpierw był pierwszy, drugi, trzeci, a... Pierwszy, drugi...
już nie pamiętam, jakie to były. Takie, że tam się to na części kroiło, wybierało się odpowiedni odcinek, który był w miarę przyzwoity. I najczęściej jaki był gatunek wychodził tutaj? Pierwszy, no. Pierwszy. Musiał być. To była nasza praca, bo nam też za jakość potrącali. Myśmy mieli płacone za jakość. Musieliśmy dbać o jakość. Jak wyglądała praca? Różnie pracowałem się na dwie zmiany, na trzy, na jedną nigdy, na dwie albo na trzy zmiany. No przychodziłem rano do pracy, zawsze były te autobusy, które dowoziły do fast A, B, C, to tu z Nowego Miasta C jeździło. Pamiętam, C5 jeździłem. Byłem zawsze, no starałem się wcześniej być, bo zależało od autobusu, kiedy dojedzie. Wychodziłem na halę, no i czekałem na swoje tkaczki. Się uruchamiało te maszyny, dużo zależało od warunków atmosferycznych. Chociaż były te takie mierniki ciśnienia, czasami w ogóle te parametry były do luftu. I wtedy zaczynał się problem przy uruchomieniu maszyn. W sobotę, w niedzielę padał deszcz, przychodziło się w poniedziałek wody po kostki. Najpierw kobiety musiały tą wodę szmatami zbierały, wykręcały to wszystko. I cały czas maszyny przy tym pracowały? Nie. Dopóki się nie zrobiło porządku, nie można było włączyć. Nie było tak, że te maszyny chodziły non-stop? Tylko na niedzielę były wyłączane? Jak były na trzy zmiany, to chodziły, tak. A potem dwie zmiany na noc się wyłączało. Mhm. Ale był elektryk, nie włączał zasilania, dopóki porządku nie było. Mhm. Na hali też, uwaga, będziemy włączać, bo gdzieś mogło coś nam zaiskrzyć. A jak wszystko było w porządku, to szło rano błyskawicznie. A jakie to były problemy najczęściej przy uruchomieniu maszyny z powodu tego temperatury? Wilgotności, tak, wilgotności. To były krosna czułenkowe. Te krosna mogły popuchnąć trochę. Albo jak były ulewy, to przecież lało się z tych dachów. Nad większością krosien to stały parasole. A były takie momenty, jak potężna ulewa i te studzienki, stawałem z kolegą na studzienkę i nas wypychało do góry, dwójkę. Okej, ile pan miał krosien pod swoją opieką? 24 początkowo i 6 pracownic. Potem 48, pracownicom też zwiększano obsługę. Najpierw miały 4 krosna, 3 krosna. Jak zwiększono obsługę, to miały 5, 6. 5 krosien, 6 krosien. Zależy od układu, bo tam słupy na hali stały, to nie można było krosna wstawić. 5, 6, 48, a potem już jak to było 96 krosien, tylko że wtedy miałem już pomocników. A proszę powiedzieć, a jak tam między kobietami? Grupy się robiły. Się robiły grupy, te się lubiły, te się nie lubiły. Najgorzej było, jak te były kobietom odcinki z pensją. Jak położę wszystkie, to wszystkie miały, a potem nie, potem każdej po kolei dawałem, mówię, to nie pani sprawa, ile ta została, nie pani sprawa, mówię. To jest indywidualna sprawa. To pan oceniał je? Nie. Pensja była na rachuba, tylko do mnie dzwoni. Może pan przyjść po odcinki? Wie pani, 130 odcinki były? Proszę przyjść po odcinki swoich pracowników. No to szedłem, kładłem tam na szafkę i... Ale to zaraz były scysje. A czemu ona tyle, a czemu ja tyle? Ja mówię, staraj się, kobieta, będziesz miała. A było tak na przykład, że jakieś tkaczki chciały się przenieść do pana zespołu? Było. Tak. Pójdę do Kochanowskiego. Ja mówię, nikt cię nie puści, dziewczyno. Tak, chciały, bo widziały, że no, atmosfera była dobra u mnie na zespole. A proszę jeszcze powiedzieć, jak pan w ogóle wspomina Fasty jako zakład pracy, od tej strony takiej socjalu? Stołówki, posiłki regeneracyjne, sklepy na wydziałach, wszystko było, co mnie wkurzało. Wie pani, były problemy z tym zaopatrzeniem, a przywozili wędliny i coś, to czasami hala pusta się robiła. Wszystkie biegły do stołówki w kolejkę. Znaczy, które kobiety odpowiedzialne były, no to odpowiedzialne. Które były z miasta, miały dostęp do tych sklepów. No to im tak bardzo nie zależało, ale to przecież masa było ludzi ze wsi. Tym było trudniej zaopatrzeniem, to one biegły. No to, no. Wcale się nie dziwi, chociaż to mnie wkurzało, ale potem przechodziło. Oj mistrzu, no przecież musiałam kupić. Dobra, rozumiem, musiałaś. Najbardziej doceniłem, jak kiermasze książek były. Zawsze z pełną torbą książek wychodziłem.
proszę powiedzieć, jaki okres był najlepszy? Lata 80. Znaczy od 80 do 90. Wtedy super się pracowało. Dobrze się zarabiało wtedy. Nie było problemu żadnych, bo potem już zaczęło już. Przedtem to jeszcze się przystosowywałem. A w latach 80. no to już było dobrze. Już można było, człowiek szedł z uśmiechem do pracy. Załoga była stała. Panie miały do mnie zaufanie, ja do tych kobiet miałem zaufanie. Wiedziałem, że mnie nie zawiodą, że zawsze plan się robiło, jakość była największa na zespole. Zawsze to mile wspominam. A potem już, jak słuchy zaczęły chodzić, zwolnić, nie zwolnić. Przeszedłem, tą tkalnię kolorową likwidowano. Przeszedłem na przędzalnię średnioprzędną. No i trzeba było, bo tu się waliło, ludzi do zwolnień przygotować. To powiem szczerze, pierwszą listę do zwolnień to nawet się robiło szczerze, bo to się pozbywało bumelantów. I no, zrobiłem tą listę, minęło pół roku. Słuchaj, mówi kierownik, trzeba nową listę do zwolnień. A kogo zwalniać? Chodziłem do tego, jak to tam prezes, bo to się zmieniali, ci dyrektorzy. Z tych starych to nikogo nie było chyba. Chodziłem do nich, że tą zostawić, bo to matka, to. Się wkurzyłem, a 30 lat pracy mijało u mnie. Ja mówię, tą weźcie mnie na listę, bo po 30 latach mogłem odejść na zasiłek, bo już nerwowo nie wytrzymywałem. Mogłem odejść na zasiłek, ten przedemerytalny, no i tak to się skończyła moja praca w Astach.